Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet. Witold Gadowski po drugiej stronie łączy cyberprzestrzennych Kraków, Dublin, Dublin, Kraków. Dzień dobry, Witku. Dzień dobry, witam. No Witku, mały festiwal twojej poezji, bo wczoraj Cienie w jaskini. Przyznam się szczerze, że z duszą na ramieniu rozpoczynałem ten pierwszy program pasyjny, bo jak wiesz, przez trzy piątki zawsze te Cienie w jaskini w Radiu Wnet są pasyjne i przesycone księgą nad księgami, ale również dobrą poezją. No i cóż, wczoraj zacytowałem takie słowa i to będzie przyczynek do pierwszej części naszej rozmowy. Poezja nie potrafi nawet przepowiedzieć pogody, poezja nikogo nie uzdrawia, nie spala śmieci, nie produkuje żywności, poezja nie dostarcza argumentów do politycznych sporów i rokowań pomiędzy mocarstwami. To skąd w umyśle znakomitego dziennikarza śledczego, korespondenta wojennego, a ta wrażliwość na metafory i niezwykłość łączenia słów w bukiety, które bardziej niż każą, i to jest niemal jak aksjomat, czytając twoje wiersze, zastanowić się przede wszystkim nad sobą, bo ten wiersz, Najstarsza córka, od którego wczoraj zacząłem, kończy się takim oto sformułowaniem. Poezja, najstarsza córka potężnego króla, bez której świat nie zrozumie świata. Proste, no ale niezwykle klarowne i cóż, ja powiem szczerze, rozczuliłem się nad tym tekstem, bo chyba sam nigdy nie zastanawiałem się, choć składam wiersze, nad właśnie światem, słowem i światłem w tym wszystkim. A w twoim tomie wierszy Głosy z bezludzia jest to bardziej niż widoczne. Więc skąd ta poezja u ciebie, Witku, Witku? Ona mi towarzyszy całe życie, bo całe życie miałem potrzebę czytania dobrej poezji, ciekawej poezji i myślenia w takich kategoriach, jednocześnie zdając sobie sprawę, że jest to anachroniczne, niemodne, niepraktyczne. I to mi towarzyszy całe życie i nawet jak piszę prozę, czy zajmuję się reportażem, to gdzieś w głowie mi te metafory, słowa piosenek, czasami muzyka, gdzieś to wszystko jest w głowie i czasami w tych takich tradycyjnych formach trudno jest to wyrazić. Wtedy pojawia się poezja właśnie. I ta poezja jest Głosy z bezludzia. Tam wiersz Witolda Gadowskiego. Ja czasami w nocnych programach czytam twoje starsze historie. Część tych historii też pojawi się w piśmie Juliusza Razma-Bolka Enigma. Natomiast rzecz ważna, bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę wszyscy mówią, że nie wiem, wydać tomik w nakładzie 500 egzemplarzy to jest bohaterstwo. Ja uważam, że poezja jest potrzebne. Natomiast powiedz mi o tej historii niezwykłej, która mnie ucieszyła, kiedy rozmawialiśmy dwa dni temu, przygotowując się do naszego radiowego spotkania, że jest zapotrzebowanie, że o ten tomik pytają twoi widzowie, twoi słuchacze. Czyżby to jednak świadczyło, że wbrew temu, co mówi mainstream, poezja jest zwykłym ludziom potrzebna? No to jest jakieś takie zjawisko, które właściwie trudno jest uchwycić, bo moi bohaterowie powieści, które piszę, zwłaszcza jeden, czasami piszą wiersze. I te wiersze jakoś podobały się czytelnikom. Podobały się słuchaczom piosenki, które od czasu do czasu, w których teksty piszę od czasu do czasu. Staram się to robić tylko wtedy, kiedy rzeczywiście uważam, że mam coś do powiedzenia. Pomyślałem sobie, że może w takim razie, jak wydam tomik, taki skromny tomik wierszy, to się komuś przyda. I okazało się, że tak, że ten tomik się bardzo dobrze sprzedaje. Ludzie o niego pytają, że jak na poezję, no to po prostu jest to dosyć popularne. Popularność, no to mówię tutaj o kilku tysiącach
sprzedanych, prawda, to tomików. No to wydaje mi się, że to jak na poezję jest całkiem przyzwoicie. No to wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest, nie wiem, dziesięciokrotna diamentowa płyta. To tak jakby sprzedała grupa YouTube Joshua Tree przynajmniej 25 milionów egzemplarzy w latach 80. i 90. Witku, ja przypomnę jeszcze jedną strofkę, bo ten wiersz, a właściwie balladę znam na pamięć. Finał. Jutro wstanie wiosenny świt, w naszym oknie odbije się słońce. Tylko kawy nie poda nikt, bo początek pomieszał się z końcem. I wiesz co? Odnalazłem tę balladę smoleńską w twoim wierszu Nadzieja. Wiersz Nadzieja, który był wczoraj w finale programu Cienie w jaskini, bo napisałeś niezwykłą rzecz pod koniec i to jest taka korespondencja między twoją balladą smoleńską a wierszem Nadzieja z tomu opatrzonego tytułem Głosy z bezludzia. To jest wiersz o złudzeniu, które dojrzało, przejrzało na oczy i umarło. Czyli jest rzeczywista nadzieja, złudzenia w końcu mogą odejść jak sen na marę, no i wtedy my możemy spojrzeć trzeźwo, twarzą w twarz na to, co nas otacza. Nie jest to łatwe, ale tu też pomaga poezja. Widzisz jakąś styczną z balladą smoleńską i z wierszem Nadzieja? Tak, dlatego, że balladę pisałem, pamiętam, dla Przemka Giętrowskiego, który wtedy nie czuł się najlepiej, ale była szansa, że sobie poradzi z tymi życiowymi kłopotami. Zaczął nawet coś plumkać na fortepianie, no ale to się skończyło tak, jak czasem się kończy, jak się kończy Doktor Żywago chociażby, że po prostu Przemek odszedł w najmniej dobrym momencie. I wtedy pojawiła się Konstancja Kochaniec z jej pomysłami muzycznymi, jej wrażliwością muzyczną. No i próbowaliśmy balladę smoleńską tak pozostawić przy życiu. I tak ona pozostała, taka niedokończona. A dziś po latach 11 od paktu, jakim była katastrofa prezydenckiego samolotu, no dobrze jest sobie spojrzeć na świat bez różowych okularów. I ten wierszu Nadzieja, no jest nadzieja na to, że zaczniemy patrzeć realnie na świat bez złudzeń, bez emocji, bez różowych okularów, przez które chcielibyśmy patrzeć, a które zniekształcają obraz rzeczywistości. Wczoraj też przeczytałem z przejęciem wiersz Traga Szpuchu. I tutaj dla twoich widzów, twoich słuchaczy, twoich czytelników otwiera się kilka klapek. Natomiast ja sobie ciebie wyobraziłem, Witku, a kiedy jesteś gdzieś tam pod niebem Iraku i kręcisz ten film niezwykły, Święci z Doliny Niniwy, i zastanawiasz się właśnie nad kształtem tego słowa, albo czym jest słowem, i to w pewnym momencie, tak jak w życiu każdego człowieka, nagle rozbiega się jak okruchy bryzy niesionej morską wodą, rozbijających się od brzeg, aby potem poskładać się w maleńką falę, która wraca do morza. Traga Szpuchu. Wydaje mi się, że to jest taki wiersz, który jest jednym z trzech fundamentów w tym całym tomie. Zresztą napiszę recenzję w przyszłym tygodniu, którą będzie można przeczytać w Kurierze Wnet i w portalu wnet.fm. To jest dla mnie jeden z twoich wierszy założycielskich, że tak się wyrażę. Zgadzasz się z moją opinią? Ja nie lubię tego wiersza, ale sam jak go czytam na nowo, to wydaje mi się, że napisał to ktoś inny, ponieważ wydaje mi się, że tam zostało dotknięte słowo do żywego. Coś, co jest najważniejsze w moim życiu, czyli słowo, zostało dotknięte do żywego i jakoś pojawiła się próba definicji rzeczy ważnych. I chyba to jest rzeczywiście ważny wiersz dla mnie też, ale nie przepadam za nim. Jeśli państwo pozwolą, ja go odczytam teraz, panie i panowie. Traga Szpuchu,
Jak znaleźć słowo? To trudniejsze niż pisanie powieści. Znaleźć słowo, które odda istotę słowa. Zadanie, którego podjął się nieszczęsny tragarz puchu. Mozolnie wspinał się na wzgórze. Wiedział, że tam ma szukać. Znalazł moment olśnienia. Zawiał jednak wiatr i puch pamięci rozsypał się na wszystkie strony. Stracił przez chwilę roztargnienia, zbiera ten puch, tworzy wiersze i tęskni za momentem olśnienia, którego nie zauważył, którego nie potrafił sobie przypomnieć. Dziś wieczorem usłyszał głos. Nie szukaj słowa. Nie nazywaj tego, który stwarza, bo z twojej magii może powstać tylko bezrozumny golem, kpina z istoty życia, którego istotą jest pieczęć słowa. Dziś wieczorem usłyszał głos. Dziś wieczorem odebrano mu rozum. Witold Gadowski, mój gość, to jego metafory niezwykłe, tragarz puchu dla mnie. Jeden z tych wierszy założycielskich, które dla mnie zwiastują, Witku, kolejny zbiorek. I tak czuję między wierszami, że ten zbiorek pojawi się szybciej niż później. Mam takie odczucie. Ja w swoim życiu nie miałem potrzeby wydawania wierszy w pomnikach, w jakichś publikacjach. Nawet jak je pisałem, to gdzieś je zostawiałem sobie na później. Potem one się pojawiały w prozie, gdzieś w powieściach. No. A teraz zdecydowałem się wydać po 30 latach od pierwszej jakiejś publikacji poetyckiej. Po 30 latach wydać po prostu pomnik wierszy. Ale zrobiłem to za namową mojego bliskiego kolegi, artysty, malarza, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych polskich malarzy współczesnych. I jest jednocześnie niezwykle ekscentrycznym człowiekiem. I on mnie namówił do tego, kiedyś przybywałem u niego pracowni i on mnie namówił, wydamy ten tomik, ja rysuję do niego rysunki, a ty dasz te wiersze. No i tak to się zaczęło, ale oczywiście on rysuje do dzisiaj te rysunki. Widziałem kilka, są niesamowite. Może się pojawi kiedyś tomik właśnie wraz z tymi rysunkami. On będzie wtedy rzeczywiście ciekawy, bo te rysunki są ciekawe. Ale na razie wydałem, bo tak mnie zmobilizował, że wydałem po prostu ten mały tomik. Czy będzie następny? Nie wiem. Może będzie, no. Te wiersze się same pojawiają gdzieś tam. Niektóre umierają, niektóre się rozwijają. Zobaczymy. W moim życiu to jest ważne, ale w życiu czytelników i słuchaczy też czasami to wątpiewam. Witku, patrząc na recepcję mojego wczorajszego programu Cienie w jaskini, na ilość maili, odgłosów i tego, że na no niezbyt uczęszczanym szlaku odtworzeń radiowych programów jak Mixcloud ta liczba rośnie z minuty na minutę, to zapotrzebowanie jest. Natomiast powiedziałeś o historiach malarskich, więc ja jeszcze zacytuję fragment twojego mini poematu Nadzieja. I fragment jest taki, piękne słuchaczki i słuchacze. Opowiem ci o obrazie zagruntowanym smutkiem, o jasnej szparze pomiędzy powiekami, przez którą sączy się złudzenie perspektywy, o delikatnej fakturze postaci z pierwszego planu, powstającej muśnięciami czasu. Ona się zmienia, ciężkie olejne zmarszczki, czas w zakamarkach, werniksu, ale ty ją znasz tak jak gibka dłoń, która ją tworzy. Wcześniej widziało ją oko wyobraźni, a ono jest bardziej subtelne niż konieczność oddychania, bo gdy malujesz, zamieniasz się w kolekcjonera motyli. I dla ciebie, wydaje mi się, jest ważne właśnie to, aby malować nie kolekcję motyli, ale aby malować ludzkie odczucia i ludzi zmuszać do myślenia, aby wracali do tego
naszego pierwszego archę. Tak jak Sokrates zadawał proste pytania i potem nagle okazało się, że ta rzeczywistość wygląda nieco inaczej, jak to wszyscy chcieliby przedstawiać, a my nagle jesteśmy trochę skonfudowani i dysonans poznawczy w nas się objawia i twoje wiersze mogą też budzić ducha. Nie mówię tutaj o polityce, nie mówię tutaj o historiografii, ale mówię przede wszystkim, Witku, o to, abyśmy wreszcie zaciągnęli się własnym życiem, tak jak dobrym papierosem. Nie namawiam do palenia papierosów, ale to jest, myślę, dobra metafora, byśmy wreszcie to życie poczuli. I z tych wierszy ja odbieram właśnie pochwałę swojego życia ku temu, aby to życie wreszcie zacząć przeżywać, a nie odtwarzać, a nie udawać. Ludzie tego nie lubią, wiem to po sobie, bo też składam wiersze i wydaję. Natomiast jak to jest w twoim przypadku? Te wiersze poszły już do ludzi i egzystują w ich umysłach, czy jeszcze coś byś do tego dopowiedział, Witku? One rzeczywiście poszły do ludzi i budzą różne odczucia. Oczywiście budzą takie odczucia publicystyczno-doraźne, na które ja w ogóle nie zwracam uwagi, bo to wynika z niezrozumienia istoty poezji. I te odczucia zostawiam, bo nawet jak one są pochlebne czy jakoś tam przychylne, to jednak publicystyka i poezja to są dwie różne dziedziny i ja nie chciałbym, żeby takie utwory były umieszczane w publicystycznych kontekstach, więc to zostawiam. Ale pojawiają się głosy, które otwierają mi oczy na niektóre teksty, że można je inaczej zrozumieć, że można jeszcze dopatrzeć się w nich czegoś, co u mnie było gdzieś na drugim, trzecim planie. To bardzo jest przyjemne i taki dialog z takim dojrzałym czytelnikiem świadomym, to niezwykła radość. Są jeszcze ludzie, którzy czytają, myślą i unoszą się gdzieś tam czasami ponad taką doraźną realność. Myślę, że poezja jest właśnie po to. Zresztą najpiękniejszy wiersz, jaki sobie przypominam Zbigniewa Herberta, to wcale nie jest przesłanie pana Cogito. To taki bardzo skromny wiersz, który on kiedyś napisał do Józefa Oleksego. I odniósł się do całkiem realnego i politycznego przypadku, ale napisał to w taki sposób i znalazł taką syntezę polskiej rzeczywistości dzisiejszej, że to tkwi w mojej pamięci do dziś. Pamiętam takie kilka strof, które pozostały we mnie w pamięci, jak patrzę na Polskę i staram się ją zrozumieć, to właśnie tymi słowami Herberta. Bo Herbert mówi, że no i chciałbym, bo tam chodzi o zdradę premiera, prawda, że pojawiło się oskarżenie, tak, o tym, że jest zdrada premiera. I Herbert mówi, że wyzwałby go na ubitą ziemię. No ale tu nigdzie nie ma ubitej ziemi, jest błoto po pas. I to znakomity opis różnych rzeczy, ale przecież nie tylko doraźnie polskich, tylko w ogóle publicznych, w różnych miejscach naszego świata. Ja często powtarzam, że trzeba wracać do poezji. Poezja gości w moich programach na antenie Radia Wnet, bo ta poezja w sposób bezpardonowy rozprawia się z tymi wszystkimi poprawnościami, również naszych grzecznościowych ukłonów wobec życia, aby to życie przeżyć miło, łatwo i przyjemnie. Każdy by tak chciał, natomiast no, nikt za nas nie rozwiąże problemów, które decydują o tym, czy jesteśmy w pełni człowiekiem, czy też nie. Tak jak w tym, Witku, apokryfie. To nie jest apokryf historyczny, tylko odbieram go jako apokryf metaforyczny i przeczytam go w całości dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, bo dzisiaj poetycka muzyczna polska tygodniówka. Tytuł wiersza: Fale morza. Codziennie uczę się umierać, aby nauczyć się żyć. Codziennie uczę się tracić wszystko, by zrozumieć hojność świata. Codziennie zabijam w sobie siebie, aby być tym, kim jestem. Codzienne przeznaczenie pokazuje mi rachunek, którego nikt nie zapłaci. I tylko fale morza, brzeg zjadany czasem, mówią: przeminiesz, pozostaniesz, odejdziesz, będziesz. Umrze on, z martwych wstaniesz ty.
I tu w finale tego wiersza rodzi się ten metaforyczny apokryf. Odniesienie do człowieka, ale również odniesienie do tego, co mógł czuć i myśleć Bóg, człowiek na krzyżu. I to znakomicie wkomponowało mi się wczorajszy pasyjny program. I chyba czasami brakuje nam i poezji, Witku, i pieśni nad pieśniami, prawda? No nie ma piękniejszej poezji, jak właśnie pieśń nad pieśniami. Jakimkolwiek językiem nie byłaby tłumaczona, jest zawsze piękna. Trudno ją skaleczyć nawet jakimś złym tłumaczeniem. Nawet Wulgata nie potrafiła ją skaleczyć, więc to wszystko się bierze z tych najpierwszych rzeczy, myślę, właśnie z tej wielkiej opowieści o losie człowieka, jaką jest Biblia, która jest jednocześnie drogą, światłem, ale i też poezją. Tam jest tak dużo poezji, pięknej poezji, że nie sposób to nawet przecenić. I mnóstwo poetyckich też przypowieści, jak chociażby ta wczoraj zacytowana przeze mnie w nocnym programie przypowieść o Jezusie i Samarytance, kiedy rozmawiają i o tej studni, o studni rodu Jakuba i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to się wiąże, bo dobre słowo zawsze znajdzie dobrą korespondencję, interpretację i nawiązanie ze słowem dobrym. Natomiast Witku, ty też opowiadałeś o poezji w pewnej rozgłośni radiowej. Dawno, dawno temu było to Radio Kraków i wiesz co, wyciągnąć, jak ty mi kiedyś opowiadałeś z uśmiechem w czasie totalnie prywatnym tę opowieść. Jak to opowiadałeś bez polityki, pieniędzy, tych wszystkich historii, które teraz motywują wszystkie media, czy to publiczne, czy to media komercyjne, a mianowicie miałeś tak zwaną gadologię i pewnego razu zaprosiłeś się do studia imć doktora Jerzego Ilga. No i potem okazało się, że tej gadologii już nie było. Opowiesz tę anegdotę z twojej przeszłości, związanej jakby nie patrzeć z poezją? No tak, no, znaczy, to jest tak, jak człowieka wyrzucą z wielu miejsc, z roboty, to zaczyna się zastanawiać nad sobą, czy ma zły charakter i czy w ogóle nie pasuje. I ja także takie refleksje mam i dochodzę do tych wniosków, że jednak mam zły charakter i nie pasuje. Ale ta sytuacja wydarzyła się w audycji o poezji. To była audycja pod hasłem z udziałem czytelników, czy poezja jest nam potrzebna. Brał w niej udział Stanisław Markowski, znakomity fotograf, ale także muzyk i poeta, no i Jerzy Ilk, który był wtedy szefem Instytutu Znak. No i w pewnym momencie toczy się piękna dyskusja, wzniosła, słuchacze dzwonią, a pada takie zdanie Jerzego Ilga, no i dziś mamy jeszcze autorytety poetyckie. I wtedy Stanisław Markowski takim nieco podejrzliwym głosem mówi: Jurku, czy byś miał na myśli kogoś konkretnego? A Ilg odpowiada: tak, Wisławę Szymborską. Wisława jeszcze żyła. I Stanisław, mrużąc oczy, pyta: a czy także jej wiersze na temat Stalina, Lenina, komunizmu i potem wiersz Nienawiść po lustracji rządu Jana Olszewskiego, wiersz opublikowany w Gazecie Wyborczy. No i wtedy zaczęła się cała awantura. Jerzy Ilk żachnął się i krzyknął, że nie, tak to nie będziemy rozmawiać, szurnął, to audycja na żywo, szurnął swoją torbą i demonstracyjnie wyszedł. Ja opisywałem słuchaczom wszystkie wydarzenia, bo oni tego nie widzieli, więc żeby im chociaż smak tych wydarzeń oddać. Niemniej po skończonej audycji wyszedłem na korytarz Radia Kraków, a tam jakby wybuchła bomba. Wszyscy mieli miny jak chmury gradowe. No już wiedziałem, że to są moje ostatnie dni w Radiu Kraków i nie myliłem się. Wylali mnie na zbity pysk. Ale to było bardzo wesołe.
Niewinna rozmowa o poezji. Jak może dokuczyć tym, którzy widzą świat trochę inaczej? Dlatego ja jako polonista po lubelskiej zawodówce, dobrej, UMCS-u, Wydział Filologii Polskiej, często, Witku, mawiam, że tak naprawdę też penetrując metafory poetów, warto jest znać jego życiorys i warto dopukać się do tego kamienia serca i zapytać, kim poeto jesteś? Jaki jesteś? Kim byłeś? Bo to też jest bardziej niż ważne dla tej spuścizny poetyckiej, która potem idzie z pokoleniami, jeżeli te wiersze przetrwają. Natomiast jeszcze a propos pana Stanisława Markowskiego, słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet przypomnę, że to autor hymnu Solidarności, znakomity poeta, nie byle kto, przyjaciel Witolda Gadowskiego, z którym rozmawiam o niezwykłych głosach z bezludzia. Witku, a powiedz mi taką rzecz, bo obserwując Gadowski TV, obserwując twoje komentarze, no ja z lubością lubię, kiedy zawsze czytasz te swoje nowe wiersze, czasami to jest przy Postscriptum albo Postscriptum 2, i robisz coś, co również ja staram się robić i kilku moich kolegów, dziennikarzy radiowych rozrzuconych po całym świecie, w różnych radiofoniach świata, że krok po kroku tą poezję trzeba znowu wyzwalać do umysłów tych, którzy już o niej zapomnieli, że z tą poezją i przez tą poezję ten świat może być lepszy, a może piękniejszy. Natomiast czy rzeczywiście uważasz, że dzisiaj już nie ma młodych dżentelmenów, którzy zdobywają, tak jak napisałeś w pewnym wierszu, który już cytowałem, względy pięknej kobiety, pięknej dziewczyny właśnie metaforami stworzonymi dla niej? Czy tak jest źle, że rzeczywiście już tylko technokratyzm cywilizacyjny, czyli wysyła się memy albo inne historie iPhone'ami, telefonami i nikt już nie skrobnie własną ręką żadnych miłosnych wierszy? Mnie jest bardzo szkoda dziewcząt, które dają się pozrywać za pomocą memów i SMS-ów, bo kiedyś niewiasty miały dużo większe pole do popisu, mogły właśnie wysłuchiwać wierszy, pięknych wystąpień. Bo z poezją chyba jest tak, że ona musi być prawdziwa. Jak ktoś kłamie, to słychać w poezji. W żadnej innej dziedzinie sztuki chyba tak nie słychać kłamstwa jak w poezji. A z drugiej strony poezja musi rodzić się jednak z miłości, bo inaczej nie ma w niej tego napięcia i tego napędzania. Chyba byłem na drodze krzyżowej, spontanicznej, którą zaaranżowaliśmy na krakowskim rynku. Nieśliśmy wielki krzyż drewniany i okrążaliśmy rynek wymarłego miasta. Po raz pierwszy widziałem Kraków tak wymarły, tak zamknięty, tak pusty, aż nie do uwierzenia. I całe to wydarzenie też wydawało mi się jednym wielkim wierszem. Wierszem skierowanym do Jezusa Chrystusa z krakowskiego rynku, od tych młodych ludzi, przeważnie młodych ludzi, którzy uczestniczyli razem z nami w tej drodze krzyżowej. To było kompletnie abstrakcyjne, bo kompletnie niezwiązane z ekonomią, z życiem społecznym, z różnymi rzeczami, które takie są teraz ważne. Od dziś jest już lockdown, więc to było ostatnie takie wydarzenie społeczne w Krakowie chyba, przed lockdownem. To był wiersz właśnie. I myślę, że Kraków to jest właśnie miasto, które samo z siebie tworzy wiersze. Bez poetów. Często wystarczy siedzieć na ulicy, żeby taki wiersz spotkać. To jest niezwykłe miasto. Kiedyś tak się i mi zdarzyło, jakieś 2 lata temu. Natomiast teraz przeczytam, Witku, jeśli pozwolisz, dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, nomen omen, i to nie było planowane, panie i panowie, nie było scenariusza tej rozmowy, no ale teraz zaplanowałem przeczytanie wiersza Kraków autorstwa Witka Gadowskiego z tomu Głosy z bezludzia. Bardzo lubię to. Kraków. Kraków pusty jak po zakończeniu świata. Trwa jak zawsze bez widocznej przyczyny. Bez widocznej przyszłości, bez wyjaśnienia. Kraków otwarty jak opowieść bez końca, snuje się cieniem w zaułkach moich wspomnień. Kraków umiera zimną pleśnią Wisły i powstaje,
z popiołu każdej nocy, słońcem, które smakuje jak obwarzanek, kobieta i wódka na stojąco. Kraków, czyli nigdzie i wszędzie na świecie. Smak tanich perfum i wielkiego mniemania o życiu, które nawet jeśli ominie, to i tak tu wróci. Piękna metafora miasta i świata, ale i życia w jednym wierszu. Powiedziałeś, że lubisz ten swój wiersz. To rzadkość, że poeta chwali coś swojego, prawda? Ja go nawet nie chwalę, bo on jest prosty, ale ja go po prostu lubię. Ja też go lubię, zresztą napisałem ci, zadzwoniłem do ciebie po którymś z twoich komentarzy, że wiersz niezwykły, nazywam te wiersze mianem na te świetnych. Natomiast Witku, jakby nie patrzeć, słuchaczki i słuchacze Radia Wnet bez wątpienia też chcieliby stać się właścicielami tegoż zbiorka wierszy. Poproszę cię o namiary i koordynaty, gdzie można go w te pędy zamówić i czy możliwy jest nawet autograf Witolda Gadowskiego. O. Zróbmy tak, że ci słuchacze, którzy powołają się na twoją audycję, otrzymają ten tomik w prezencie z moim podpisem. Więc niech piszą, albo najlepiej niech piszą po prostu w zamówieniach swoich, że słuchali tej audycji i wtedy otrzymają tomik w prezencie z podpisem. A gdzie niech piszą? www.gadowskiksiegarnia.pl. To jest moja księgarenka internetowa i z tej księgarenki wysyłamy tomiki Głosy z Bezludzia. Jak mówię, dla każdego słuchacza naszej audycji będzie on prezentem. Panie i panowie, a więc do dzieła. Proszę odnaleźć cyberprzestrzeni Witolda Gadowskiego, mojego serdecznego przyjaciela, dziennikarza, poetę, reportażystę, człowieka, który nie kłania się poprawnością tego świata, za co jestem mu bardziej niż wdzięczny i uczę się od niego też tegoż, aby tak było i czasami jak łamie się czasoprzestrzeń i świt niezmącony przesyłam od chmury tej, która nazywa się poprawnością i udawaniem, od razu wracam do pionu. Witku, zaraz się pożegnamy, natomiast chcę, abyś poopowiadał o tej niezwykłej pieśni, która często i gęsto pojawia się w moich audycjach. W roli głównej przy mikrofonach w studiu Natalia Niemen i Grzesiu Wilk. Niezwykłe metafory i niezwykła pieśń Dzwony. I jeszcze jedno pytanie a propos tej twojej opowieści o tej piosence, bo też jest kilka piosenek, które pojawiają się z twoim tekstem na antenie Radia Wnet, natomiast nieśmiało myślisz o wydaniu takiej płyty z twoimi piosenkami. Czy to prawda? To prawda, tylko że jak stwierdziła jedna z wykonawczyń piosenek z moim tekstem, ja nie jestem do końca normalny, bo kiedyś napisałem dla niej kilka tekstów. Zostało 8-9 piosenek, takich bardzo lirycznych i kameralnych. No i pojawił się pierwszy pomysł wydania płyty. I wtedy powiedziałem, że słuchaj, wydamy tą płytę, ale w zamkniętej, zlikwidowanej fabryce szczoteczek do zębów. A ona stwierdza, a dlaczego? Ja mówię, bo mi się to przyśniło. Przyśniło mi się, że robimy koncert i wydajemy płytę w zamkniętej fabryce szczoteczek do zębów. Do dzisiaj to się nie zdarzyło. Ja myślę, że być może piękna wokalistka przestraszyła się tegoż, chociaż no, są też femme fatale w twoim tomiku wierszy. Zapamiętałem ten obrazek, ta piękna harfistka, na którą wszyscy patrzą i pociąga tą złą, niedobrą strunę. Akurat a propos snów, no to bardziej niż ważna anegdota. Święty Patryk, gdyby nie sny, panie i panowie, to w nawiązaniu do 17 marca, być może Irlandia nie byłaby chrześcijańska
katolicka i nawrócona na chrześcijaństwo, ponieważ święty Patryk, który został porwany przez piratów, najpierw przez wiele lat pasł tutaj pod okiem swoich prześladowców owce. Udało mu się uciec i wrócił na łono swojej rodziny do Brytanii, natomiast przyśniło mu się to, że musi absolutnie powrócić na Irlandię i zacząć się chrystianizować. No i przez ten sen święty Patryk nawrócił pokojowo Szmaragdową Wyspę, na której mam nadzieję, że też cię zobaczę, Witku, z projekcją twojego filmu. No a właśnie, opowiedz jeszcze o tych wszystkich wydarzeniach związanych z tym filmem, o którym mówiłem nie raz i nie dwa i nie siedem na antenie Radia Wnet, i czy w dalszym ciągu czekasz na te odemknięcia, aby pojawić się wszędzie tam, jak mówisz, by poopowiadać o tym filmie dla tych, którzy chcą go obejrzeć. Ja mam niezwykłą przyjemność, czerpię tę przyjemność z tego, że ludzie, widzowie oglądają film, a potem możemy rozmawiać od razu po projekcji. Stąd bardzo mi zależało na takich projekcjach z udziałem publiczności. To wszystko się jakoś oddaliło przez pandemię, no ale myślę, że to nie stało się niemożliwe, więc mam cały czas nadzieję, że ten film będę mógł po prostu pokazywać dalej. Rzecz w tym, że już wielu ludzi twierdzi, że tego filmu nie ma, że on jest mityczny. Mówią, jakby był, to by go pan do sieci wrzucił i byśmy sobie oglądali. Ale jak ja wrzucę ten film do sieci, to ja nie będę miał tej przyjemności, że będę mógł śledzić reakcję publiczności i oglądać z publicznością ten film. Więc ciągle wolę ten film pokazywać. Oczywiście kiedyś on znajdzie się w sieci. Z tym filmem wiąże się też taka przygoda poetycka, bo piosenka, która kończy ten film, piosenka, którą skomponował Robert Jansson, też jest tekstem, który gdzieś przyszedł do mnie tam w Iraku i powstał. Witold Gadowski, moim Państwa gościem w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, która stała się dzisiaj poetycka. Witku, my złapiemy się jeszcze w czasie Wielkiego Triduum Paschalnego, też poetycko, choć nie tylko, natomiast teraz prośba o opowieść o tej piosence. Dzwonem pozdrowienie słuchaczy Radia Wnet i dedykację im tejże niezwykłej pieśni. No więc po pierwsze, kochani, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, nie zanudziliśmy mówieniem o poezji, ponieważ poezja jest po prostu do czytania, a trudna jest do opowiadania. Wiersz, który stał się tekstem piosenki Dzwony, powstał w drodze z Bostonu do Montrealu, kiedy jechaliśmy w nocy, w dzień w nocy samochodem, przekraczaliśmy granicę kanadyjską. Wtedy tak myślałem o Polonii, myślałem o tych moich doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, o wspaniałych ludziach, których spotykałem po drodze. I napisałem tekst piosenki Dzwony. Piosenka miała premierę na pierwszym marszu życia Polonii i Polaków w Oświęcimiu w 2019 roku. Piosenkę śpiewa Natalia Niemen i Grzegorz Wilk. A muzykę zrobił pewien gdański kompozytor, Maciek. I myślę, że to wszystko razem z teledyskiem stworzyło jakiś taką wypowiedź na temat miejsca Polaków i Polski i obowiązków, jakie nam towarzyszy. Z przyjemnością zapraszam Państwa na piosenkę Dzwony. I mam nadzieję, że dla słuchaczy Radia Wnet będzie ona brzmiała inaczej nawet niż dla słuchaczy wielu innych rozgłośni, którzy karmieni są mechaniczną muzyką z komputerowych list odtwarzających muzykę. Mówił dla Państwa Witold Gadowski, którego serdecznie pozdrawiam i ściskam, przypominając, że jeżeli dzisiaj powiecie, że słyszeliśmy rozmowę redaktora Wybranowskiego z redaktorem Gadowskim, no to tomik wierszy dla Was, kochani, z podpisem autorskim Witolda Gadowskiego. Witku, dziękuję pięknie. Dziękuję, bardzo mi było miło. Pozdrawiam.